Pani Marszałek, Wysoka Izba. Zaprojektowane w projekcie ustawy na druku 138 rozwiązania legislacyjne są oczekiwane i pożądane przez środowisko nauczycielskie. Rozszerzają one krąg osób uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego. Przypomnijmy, że to świadczenie, czy propozycja tego świadczenia pojawiła się wtedy, kiedy odebrano nauczycielom prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. To uprawnienie wynikało wcześniej z artykułu 88 ustawy Karta Nauczyciela. Odbierając to uprawnienie środowisku nauczycielskiemu, rząd de facto złamał umowę społeczną, bardzo ważną umowę społeczną. I bycie odpowiedzialnym politykiem, tu zwracam się zwłaszcza do posłów z koalicji rządzącej, bycie odpowiedzialnym politykiem to dotrzymywanie umów społecznych. Wiele osób wybierało zawód nauczycielski, dotyczy to zwłaszcza kobiet, właśnie dlatego, że chciały one w późniejszym okresie realizować się, no chociażby w realizacji zadań wynikających z życia rodzinnego. Praca nauczycielska jest pracą bardzo trudną, bardzo wyczerpującą i nauczyciele o tym doskonale wiedzą i pracą, która zawsze nie była zbyt dobrze płatna. Ludzie wybierali ten zawód dlatego, że chcieli mieć ten czas, który w przyszłości będą mogli zainwestować we własną rodzinę, we własne środowisko. I państwo tę umowę społeczną zniszczyliście, zanegowaliście. W zamian w wyniku krytyki, która została sformułowana zwłaszcza przez opozycję parlamentarną i związki zawodowe, zaproponowaliście no bardzo ograniczone świadczenie rekompensacyjne, które było przeznaczone do bardzo ograniczonej grupy nauczycieli, nie tych wszystkich, którym tę możliwość odebrano w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela. Więc my uważamy, że przyjęcie propozycji, które zostały przedstawione w druku 138, to element elementarnej uczciwości politycznej w stosunku do wszystkich nauczycieli. Ten projekt zakłada rozszerzenie uprawnień do świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnianych w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodkach adopcyjnych. Dla pracowników zatrudnionych w ochotniczych hufcach pracy na stanowiskach wychowawców, pedagogów i na stanowiskach kierowniczych. Klub Solidarna Polska uważa wręcz, że ten katalog rozszerzeń jest katalogiem zbyt wąskim, zbyt skromnym. Tutaj należałoby tę listę osób zdecydowanie rozszerzyć. Praca, o której mówimy, jest pracą niezwykle ciężką. Powiedzielibyśmy, że w warunkach szczególnych. W związku z tym no, ta grupa pracowników powinna jednak otrzymać od państwa pewną rekompensatę. W związku z tym oczywiście poprzemy te propozycje na druku 138. Gdyby była taka możliwość, to jeszcze w przyszłości zgłosimy poprawki i rozszerzymy ten katalog osób uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję.